Cześć, jestem Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, tak jak wam obiecałem, w dzisiejszym odcinku podniesiemy sobie kiełka na poziom 9. Być może uda nam się trafić jakiś star power oraz gadżet. Kiełek ma bardzo fajne ulti, dzięki któremu może odgrodzić drogę przeciwnikowi. I na przykład chciałbym właśnie przy pomocy tego ulta kogoś wepchać do strefy, żeby zginął. Albo na przykład w Brawl Ballu rzucić ultimate atak w ten sposób, żeby mojego teammate'a wepchało do bramki. A jeżeli wy jeszcze macie jakieś pomysły na trollowanie, oczywiście dajcie znać w komentarzu. W ostatnim odcinku przygotowałem dla was dwa wielkanocne konkursy, gdzie wygrywają dwie osoby po 350 gemów. Jeden konkurs był organizowany na YouTubie, a drugi na Instagramie. W tym momencie wam się wyświetla szczęśliwy zwycięzca z YouTuba. Ja to ja mordeczko bardzo serdecznie gratuluję, odezwij się do mnie na maila. Maila masz w opisie filmu. A wyniki konkursu na Instagramie ogłoszę już dzisiaj o godzinie 18, więc jeżeli jeszcze nie wziąłeś udziału w konkursie, masz na to czas. Zostało kilka godzin do ogłoszenia wyników, wystarczy, że zafollowujesz mój Instagram, a pod zdjęciem konkursowym oznaczysz trzech swoich znajomych. Bierzcie się do roboty, wyniki na moim Instastory o godzinie 18. Na sam koniec chciałem wam jeszcze życzyć wszystkim wesołych i spokojnych świąt wielkanocnych. Mam nadzieję, że nie będziecie nigdzie się kręcili, nie wychodźcie z domu. Pamiętajcie, że wirus panuje, to nie są żadne ćwiczenia. Sprawa jest naprawdę poważna, więc bierzmy to wszystko do serduszka. Dbajmy o siebie nawzajem, żeby przetrwać ten trudny okres. Okej, moi drodzy, jesteśmy już na moim kompie. Na szczęście udało mi się już przywrócić dźwięki, więc dźwięki z gry powracają. Wtyczka naprawiona. To znaczy pożyczona od JJ-ki, moja już jest nowa w drodze i tak jak wam obiecałem w dzisiejszym odcinku, wymaksujemy sobie kiełka. Zobaczcie, moi drodzy, dodatkowo udało mi się przejść po raz kolejny wyzwanie mistrzowskie z Pandą i odblokowaliśmy kwalifikacje online. Już wam pokażę, jaki wynik zrobiliśmy. Zrobiliśmy, moi drodzy, tylko raz przegraliśmy i wszystko, jak widzicie, ładnie sobie wygraliśmy. Dzięki temu zdobyłem aż 10 big boxów, które sobie w tym momencie otworzymy, więc możecie napisać GG w komentarzu, zostawić łapeczkę w górę. Dajcie też znać, na którym etapie wyzwania mistrzowskiego odpadliście, czy też przeszliście. A my lecimy, moi drodzy, z openingiem 10 big boxów. Gold i punkty, spoko, bo właśnie na to liczę. W sumie mogłem zrobić to jeszcze troszeczkę inaczej, wiecie. 5 big boxów zostało, ulepszmy pierw kiełka, żeby star power ewentualny wypadł. Dobra, pyk. Ok, teraz potrzebujemy jeszcze punktów. No to sobie otwórzmy małe skrzyneczki. Tak, żebyśmy nazbierali jak najwięcej tych punkcików. Bo wiadomo, z Big Boxa większa szansa na wypadnięcie Star Powera oraz gadżetu. O, i uwaga, gadżet do Rico. Multiball Launcher. O, widziałem ten gadżet. Kiedy go użyje Rico, strzela w różnych kierunkach świata piłeczkami randomowo, więc to jest mega kozacki gadżecik, który będziemy na pewno sobie testowali. Dobra. Kolejny gadżet, jeju, Fidget Spinner, przepraszam. I to jest gadżet do Dynamike'a, gdzie właśnie rzuca w koło też granacikami, raczej w jego przypadku dynamitami. No zależy jaki skin, oczywiście. Możemy już podnieść kiełka wyżej, możemy oczywiście. Bomba, poziom 7. Lecimy dalej z openingiem. Jak najwięcej tych punkcików potrzebujemy, ale te punkty wam powiem, że teraz... Ojeju, jak one mało lecą. Co tak malutko? Dobra, uratujmy się jednym big boxem. Ile? 56 punktów z big boxa. Ojojojoj, no dobra. Otwieramy jednak małe skrzyneczki, wiecie? Otwieramy małe skrzynki, postaramy się go podnieść. A to dopiero będzie poziom 8. Kurczę, to tak czy siak... O! Gadżet do Spike'a. Pięknie. Pękająca poduszka na szpilki. No dobra, kurczę, ile już mam tych gadżecików, to jest wow, niepojęte, więc będę musiał wam zrobić odcinek, tak jak wam obiecywałem już dawno temu, gdzie będę na przykład brał 2 czy 3 gadżety i będziemy sobie je testowali na jednym odcineczku. No chyba, że wolicie jeden gadżet na jeden odcinek, no też tak mogę zrobić, odcinku wtedy będzie 30 coś i będzie każda postać omówiona. W sumie JJ-ka też taką w miarę serię już z tego prowadzi, więc możecie też kanał JJ-ki odwiedzić i sobie popatrzeć, jak działa jakiś gadżet, jeżeli na przykład nie macie jeszcze go odblokowanego. Dajcie znać w ankietce, bo tutaj zrobiłem ankietę, jakie wolicie odcinki z gadżetami. Nie gadajcie, że mi zabraknie punktów. Nie chce mi się w to wierzyć, aż wiecie. Dobra, otwieramy big boxa. Przedmioty 0 i teraz będzie. Tak, teraz jest ulepszenie odblokowane. Poziom 7. Oh no, zabraknie nam punktów. Dobra, będziemy musieli się niestety asekurować megaboxami. Dobra, sprawdźmy, co mamy tutaj, moi drodzy, w sklepie. Czy jest jakaś przecenka na megaboxa być może? Oczywiście, że nie ma, moi drodzy. Umówmy się tak, że za każdego megaboxa 5000 łapek, dobra? No to otwieramy. Woo! Ok, 282 monety, 207 punktów mocy do kiełka. No ładnie, ładnie. I kolejny
Mega box, na którego mnie nie stać. Dobra. Doładujmy konto, no nie wiem, nie ma żadnej oferty fajnej. No, nagrywam to jeden dzień przed świętami, więc z pewnością jutro jakaś świąteczna oferta się pojawi, nie? I będzie wtedy, wiecie, bardziej korzystnie niż teraz, ale wiadomo, nagrać trzeba do przodu. I uwaga, będzie bonusik jeszcze. Bonusik 3 gemy. Ach, nie za dużo, dobra. Ja bym teraz to zrobił w ten sposób, że dozbierał z normalnych skrzyneczek jeszcze kiełek. Kiełek, ty w ogóle nie współ... Nie gadajcie, że... Naprawdę zabrakło 9 do kiełka? Kiełek, przeginasz kiełek. Dobra, moi drodzy, nieważne, kupujemy mega boxa. Uwaga, gotowi? Zostawcie łapeczkę, miejmy nadzieję, że coś wypadnie ciekawego. Przedmioty, a, zapomniałem, 9 punktów mocy do kiełka. No i 504 monety, no to... Nic ciekawego. O, dobra, otwieramy kolejnego. Ostatnie 80 gemów wydajemy. Uwaga! Buu! Dwa bonusy. Podwaja żetonów, 15 klejnotów. No ten, okej, ten drugi bonus fajny, no ale... No, chciałem star power do kiełka. Dobra, moi drodzy, tak jak powiedziałem, maksujemy kiełka. Ale jestem z bankiem, nie miałem go na 9. A ja chciałem go z star power z niego, z megaboxa. Dobra. Oh my gosh, co ja zrobiłem? Nieważne, moi drodzy. Starcie solo, let's go! I co my tutaj mamy, moi drodzy? Jedną skrzyneczkę tylko. I idzie Jackie. Czy ona idzie do mnie? Tak, idzie do mnie, wariatka. Jakaś jest nadpobudliwa Jackie, powiem wam. Szybka jest. Jest szybka i się wycofała. Taka świruska była, tak? Taka Jackie. Ojeju, jaki kozak. Myślał, że takiego sproucika, że to jakiś pecik gra, myślał, gościu. Cię wyjaśniam, nie, chłopie? Wyjaśniam cię. Harika, czy jak tam się nazywasz? Normalnie biorę Cuba i się na ciebie fokusuję ultra. Bomba. Leżysz, jeszcze raz. No i co, gościu? Łysa ci teraz, nie? Masz szczęście, że... No dobra, nie trafiłem. Okej, okay, nie, no pan P jeszcze na mnie się tutaj fokusuje. Dobra, odcinam sobie drogę. Elo ci, byku. Elo, wariacie. Gdybym miał jeszcze jednego Cuba, byś zginął. No a tak to niestety trzeba poczekać. Naładujemy sobie żyćko i lecimy dalej go wyjaśniać. Kurde, taka Jackie ma bardzo dużo życia. Pan P, pomożesz mi? Pomożesz mi, panie P? Dostał pan P. Dobra, i tą Jackie... I co, gościu, znowu cię robię jak dziecko. Znowu cię robię ultem jak dziecko, przyjacielu. Czekamy na żyćko. No i co, do widzenia, proszę pana. Co pan myśli, że mnie pokona? Tak, to jest legendarna walka Farela z Jackie. Takiej walki jeszcze nie było chyba w żadnym meczu, że on tak długo walczył z jakąś Jackie. Nie no, ja muszę go skończyć, czat. Ja go muszę skończyć. Widzowie, czat, jeju. Za dużo live'ów. Dobra. O nie. Gościu! Nie wcinaj mi się, kiedy wyjaśniam typka. No, Bob stał, 11 power cubesów i stoi w krzakach. No co za gość. No nie wytrzymam. Okej, moi drodzy, to lecimy dalej. Na środku mamy 4 skrzyneczki i ja chętnie bym się do nich przytulił. Nie powiem, że nie. Nie no, mam przypał totalny przecież tutaj. Dobra, i co? Ta Jackie myślała, że takiego sproucika porobi, tak? Raz, dwa, trzy. Kurczę, mogłem go, wiecie co zrobić? Zamknąć ultem. Boję się, że tutaj ktoś stoi. Ultem, do tego, do strefy. Nie wyszło. Dawaj ją. Pięknie. Jeszcze raz, teraz dobijam. Gdybym miał ulta teraz, to bym ją wcisnął w strefę i by zginęła. Koleżanko! Bomba! Odepchałem ją tym ultem, no ale niestety była za daleko strefy, no. Ale kiełek i tak porobił, także GG kiełkiem. Okej, zagrajmy sobie teraz, moi kochani, zadymkę. Zadymka jest bardzo fajna, jeżeli chodzi o sproucika, o kiełka. Dobra, uwaga, bo oni już mają piłkę. Jeju. Musimy zrobić tak, żeby minimum dwóch graczy uwięzić w bramce i na nich cały czas sobie ulta nabiją. Macie, o co chodzi? Dobra, oni jak teraz zginą, to będzie sztos totalny. Gincie. Jeden zginął. Nie no, nie wierzę, nie wyszło. No dobra, szkoda, że nie wyszło. Ja sobie wchodzę, patrzcie.
Dawaj, dawaj. Gol. Piękna bramka, to jest zarąbista taktyka, jeżeli macie piłkę, stańcie sobie przy bramce. Kiedy bramka pęka, a czy blokada bramki pęka, no to sobie wchodzicie i zazwyczaj zawsze jest gol. Dobra, tu mamy Jackie i ja tutaj tamuję bramkę. Dokąd, dokąd, przyjaciele? Gdzie? Wybijam piłeczkę. Wariaciki. Na spokojnie. Nie można tutaj teraz... Nie wygracie teraz tego. Dobra, zabijajcie! Dobrze! Co tu się wydarzyło? Nie mam pytań. Lecimy. Strzelam. Patrzcie, więzie ich w bramce. Są w bramce i nabijam na nich ulta, rozumiecie? Cały czas będę ich tak zabijał i rzucał im ulta. Zobaczcie co się dzieje, nie? Kolejny ult. Nie mam pytań, dawaj Faral. Nabijaj ulta, go. Ult. Kolejny ult, nie. Jest tutaj Jackie jest na zewnątrz. Przeżyła to, gin. Zabijcie ją. Nie. No co? Co? Dlaczego? Dlaczego? Przecież to było coś pięknego. Dlaczego tego nie kontynuowaliśmy? 1-0, rozumiecie? Jak grałem długo na czas, to jest coś pięknego. I moi drodzy, tak. Mają El Primo Jackie, więc spoko postacie do trollowania, jak najbardziej. I mają Sproucika, no ten Sproucik troszeczkę nam tu przeszkadzał. Gdzie? No dokąd? Pani Jackie, dokąd? Dokąd, przyjacielu? Dobra, zamykam ich w bramce. Zamknięci są w bramce i nabijam sobie na nich ulcika teraz, ładnie. Elo, byczki. Dobra, meczki z powrotem, panowie. No dokąd to, co? Dokąd to? No zabijcie tego Sprouta tutaj, jeju. On to zjada najgorzej, no halo. No nie mogę trafić. Ale żeście to popsuli, mordeczki. Czemu nikt tego Sprouta nie zabił? Na co wy tam czekaliście, jeju? 52 sekundy do końca. Mamy remis. No ale chciałem ich zamknąć wszystkich w bramce, no więc mordeczki, no... Dajcie się zamknąć w bramce, co? Nie bądźcie chamy. 3, 2, 1, go. Muszę podać, musicie biec dalej, go. Podajemy do tary. Jeju, dwa kozły w Jackie nie trafiły. Dobrze. Rzucam ulta. Bramka stoi. Zabici. Pięknie. Lecę, kozioł. Prawo, lewo. Bomba. Leży. Tak jest. Gol. Ali. Gol. No i dobra. Postaramy się zrobić jeszcze raz to samo. Czyli pierw pokonać graczy. Niech się zrespią w bramce. Dobra, mam ulta. Więc teraz jest superancko. Kurde, tej Jackie się boję. Naprawdę się tej Jackie boję, bo ona na blisko robi tutaj, wiecie, mega robotę. Jeżeli chodzi o to. Dobra, strzelam. Gościu. Ajajajaj, muszę ją... zabiłem ją, no nie mam pytań po prostu. Barley, giniesz. Znowu rzucam, patrzcie! Mojego typa razem z piłką wrzuciłem do bramki, widzieliście to? No takiej asekuracji to chyba nikt jeszcze nie miał w Brawlballu, że... ultem kogoś wrzucili do bramki, no mistrzostwo świata. I to było na tyle z tego odcinka, ja mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać w komentarzu, który troll wam się najbardziej podobał. Możecie też oznaczyć go w komentarzu. A ja już się z wami, moi drodzy, dzisiaj żegnam. Tu macie kolejne filmy, które musicie koniecznie obejrzeć. Trzymajcie się, cześć!